Witajcie! Akcja, słuchajcie, jest trójka. W samochodzie luzem przewieziona. Tutaj teraz robimy takie coś, że będziemy pakowali pszczoły. Ja się na razie przyglądam, bo Robert to jest specjalista. A ja będę wiedział na przyszłość, co z tym zrobić. Lepiej stanę trochę dalej. Ale akcja. Patrzcie, gołymi rękami bierze. Dla mnie to jest szok. Jasny gwint. Podaj mi, że one spokojne zaraz są. No spokojne są, fajnie. Tam ile iż siedzi. No. Ty, duży ten rój. O! Jasny. A tam ile jest jeszcze? Ja pierdolę, ale rój wielki. Sypie. Dobra, cicho, cicho. I tam jeszcze całe pudło. Pierdoła jedna. Sam chciałeś. Ale patrz, tutaj jeszcze w samochodzie mam. Tu na szybie. Zaraz wydostę. Tu jeszcze trochę jest w pudełku. Wylecą. Ale ruch jak w ulu. Próbuj sobie. Nie chcę. Te patyczki chyba za długie są, Robert. Ta jedna ramka jest za długa, wiesz? Dobra, został. No widzę już sobie ten, spacerują tam. Ale niesamowita sprawa. Powiem wam, że jestem po prostu w bardzo pozytywnym szoku i pod ogromnym wrażeniem po prostu, bo pierwszy raz takie rzeczy widzę i jest to po prostu świetne. No słyszę cały czas jak... Ale to...
Niesamowita rzecz. Powiem wam naprawdę, że niesamowita rzecz. To są te dmuchawka. Brzeszczota? Brzeszczota? Nie wiem. No, już przygotowane co nieco. Zobaczcie, jak tam, co tam się dzieje. A tu to odczynienie. O. Rewolucja. No coś niesamowitego po prostu. Coś niesamowitego. No, ul zmontowany, zobaczcie. Co tam się dzieje? Co tam się teraz dzieje, słuchajcie? Mają nowy domek, bo się wyroiły gdzieś w jakimś krzaku u kolegi. No i przyszedł inny kolega, złapał w rójkę wszystko tutaj. No i przynieśliśmy tutaj. Także można powiedzieć, no pierwszy ul, ale... Strażniki stoją. No, ekstra, niesamowite. Strażniki stoją. Patrzcie. Niesamowita rzecz. No i jest w każdym razie już pierwszy. A tu jeszcze trzeba poprawić chyba? Nie, to jest dobrze. Tak? No. Robert, a weź zobacz, tu ma być taka przerwa, czy to tak krzywo stoi? Patrz, ten niebieski na żółtym. Czy tam... Nie no. No tak jest. Tak jest. Tak? No. Czekaj. Dobrze. Może. Tu patyczki. Przede wszystkim, słuchajcie, cała filozofia polega na tym, żeby nie bać się tych pszczół. Jeżeli się człowiek nie będzie bał, no to będzie dobrze. Jakoś nie czuję strachu. Nie, czy nie będzie. Nie siadł dobrze. No. Nie siadł? Nie. Ile taki nowy ul kosztuje? Wiesz co, ja go kupiłem 10 lat temu. 100 zapłaciłem wtedy. 500 zł na pewno, albo więcej? Nie, nie sądzę. Nie sądzę, bo tu nie ma co kosztować tyle. Wiesz, to są same zwykła boazeria i co tam. Bo tu nie może być. Nie, tak. A ja to proszę, ja ciebie, wiesz, już sam malowałem i tak dalej, zostawiłem w tej piwnicy, mówię. Naprawdę. Wiesz, a jak bardzo potrzebne, nie? O, teraz skoczył. No. Teraz jest dobrze. Teraz żeby... 5 żołnierzy tutaj mam. Bo tak to by inaczej ten, woda kapała i bez sensu, ale nie? Ale na warcie stoją. No. Widzisz tu ich? Tu? Zostań. Tu ja nie będę ich gryz. No i zobaczcie, tutaj tak to wygląda. Przed chwilą widzieliśmy czarnego dzięcioła, ale nie miałem jak kamery po prostu pod ręką i niestety to się wszystko ten. No. To jeszcze raz. Strażnicy tutaj widzę, one się zupełnie inaczej zachowują. 5 sztuk. I tutaj na górze jeszcze jeden. Niesamowite. O, następny dołączył. Piękna rzecz. Dobra, to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!